Siemaneczko, z tej strony Anton. Witam i zapraszam na prezentację pierwszego płatnego dodatku do Farming Simulator 22 w roku 2023. Tym dodatkiem będzie GoVale Pack. Jeżeli chodzi o firmę GoVale, bo tutaj też dzisiaj zapowiedziane zostało współpraca między Giants a firmą GoVale. Firma GoVale rodowodem z Austrii. No i tutaj proszę bardzo, flagowy sprzęt tej firmy. Jest to taka duża, stacjonarna owijarka Dobel, którą gracze farmingowi jako modyfikację zapewne dobrze znają z innych farmingów. Rzeczywiście imponująca maszyna, bardzo fajna maszyna. Tak więc jeżeli tutaj przed chwilą wspomniałem, że będzie tu jakaś prezentacja, no to prezentował będę raczej tylko i wyłącznie screeny, ponieważ tutaj premiera zaplanowana jest na 21 marca, tak więc jeszcze troszeczkę poczekamy. Jest kilka screenów, tak więc sobie to przejrzymy i kilka linijek informacji, tak więc próbujemy sobie tam wyczytać, co będzie w tym paku. Dobra, jeżeli chodzi o ten pak, jeszcze w ubiegłym roku poznaliśmy jak gdyby plan wydawczy Giants, jeżeli chodzi o Farming Simulator 22, na rok bieżący, no i wiedzieliśmy, że będą 4 paki i będzie duże rozszerzenie. Oczywiście nie wiedzieliśmy jakie to będą dokładnie paki. Mieliśmy tutaj niemniej jednak takie wskazówki. I akurat w przypadku paku pierwszego dosyć łatwo można było się domyślić, że będzie to pak, w którym będą jakieś technologie, które rozszerzą możliwość owijania, czy też robienia bel. No i tutaj jest symbol kukurydzy, tak więc jak gdyby wtedy sobie tak można było dopowiedzieć, że będziemy mogli zakiszać kiszonkę z kukurydzy, właśnie owijać sieczkę, tak więc między innymi takie rozwiązanie GoVale było brane pod uwagę. Ponieważ to jak widzicie jest tutaj GoVale, mamy też już datę, marzec 21 marca, znamy też cenę, o tym za chwilę sobie porozmawiamy, kiedy sobie wejdziemy na stronę internetową i sprawdzimy jakie tam maszyny są. Jeżeli chodzi o ten dodatek, to jest 9 maszyn, ale nie ma ich zbyt wiele i te 9 maszyn, które generalnie właśnie służą tutaj do owijania i tak dalej, podzieliłbym na 4 kategorie. Po pierwsze są to prasy, drugie stacjonarne prasy, bo są dwie, później maszyny owijające i chyba chwytaki, tak więc tutaj 4 kategorie. No i tutaj dużo będę mówił o tym sztandarowym, chyba to jest LT Master 115 albo Master LT 115 jako modyfikacja, z tego co mi się wydaje, chociaż nie wiem, zresztą za chwilę takie szczegóły sobie doczytam. Co istotne jest tutaj, jak wcześniej wspomniałem o tym, że ta maszyna oprócz standardowych rzeczy, które może owijać w farmingu, tutaj będzie mogła owijać również sieczkę kukurydzianą. W domyśle będziemy mogli zrobić sobie kiszonkę z kukurydzy. W domyśle, ponieważ Giants nigdy nie wiadomo, czy to będzie działało. Może na przykład będzie taka możliwość, że owijemy sobie tylko sieczkę, niekoniecznie z tego powstanie kiszonka. Nie, no żartuję, no mam nadzieję, że takiej rzeczy nie będzie. Natomiast oprócz tej sieczki kukurydzianej będzie tutaj można owijać pasze dla zwierząt, jak i uwaga, pierwszy raz kiedy przeczytałem to w języku angielskim, to zrozumiałem, że są to wysłodki. Autentycznie, tak to zrozumiałem. Nie posiekane buraki, takie, które znamy, tylko wysłodki. Tak miałem wrażenie, ale mogą to być wysłodki, nie jestem do końca pewien. No, wypadałoby, żeby Giants wreszcie naprawił tą rzecz, że oprócz tego, że kiedy wywozimy buraki do cukrowni, to oprócz tego, że uzyskujemy cukier, którego sprzedajemy, no to fajnie by było, gdyby były też te wysłodki. Zresztą oczywiście te wysłodki mamy na Maize Plus jako modyfikacja, no ale to jest modyfikacja. Nawet gdyby Giants naprawił to, to niekoniecznie ten feature będzie w podstawce. Ponieważ, jak dobrze wiecie, niektóre właśnie takie rzeczy naprawiające są tylko i wyłącznie dostępne dla tych, którzy mają dodatki, między innymi mod pasażera. To więc nie zdziwiłbym się, gdyby Giant zrobił coś takiego, ale tylko i wyłącznie dla tych, którzy mają ten dodatek. Autentycznie nie zdziwiłbym się, gdyby był coś takiego. Zresztą przed premierą tego dodatku będzie na pewno aktualizacja, ponieważ w opisie jest napisane, że do pracy tego dodatku jest potrzebna aktualizacja 1.9. Tak więc
Fajna, duża maszyna. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pójdzie sobie jeszcze w szczegółach. Mam nadzieję, doczytamy. Prasa pierwsza, mniejsza. I tutaj prasa owijająca. Jak widzicie, tutaj robione są te screeny najprawdopodobniej na alpejskiej mapie. I jeżeli chodzi o tą prasę, to ona ma taki feature, że obraca belki do takiej pozycji, co jest właśnie istotne w momencie, kiedy właśnie pracujemy tego typu sprzętem w terenie takim pagórkowatym. Wiadomo, żeby te belki się nie zjeżdżały sobie na dół. Tak więc no, to nie jest jakaś wybitnie nowa rzecz, ale fajnie, że jest w tej prasach. No i tutaj mam jeszcze jeden screen, który chciałbym wam pokazać. Mamy tutaj taką owijarkę, która też tutaj jest chyba opisane to, że oprócz tego, że ładnie owija, możemy od razu sobie ustawiać te belki. Jak widzicie, tutaj są fajnie już tutaj poustawiane. No i jeżeli by była taka możliwość, to rzeczywiście jest to fajne rozwiązanie, bo od razu można sobie ładnie poustawiać je. Tak więc szybciej to będzie tutaj się działo. Tyle, jeżeli chodzi o te pierwsze kilka screenów. Przejdźmy teraz do sklepu, ponieważ tutaj są te wszystkie maszyny, ale zanim, to chciałbym potwierdzić te rzeczy, o którym wcześniej powiedziałem, ponieważ ten materiał robię na szybko, tak więc nie chciałbym tutaj wprowadzać was w błędy. Czyli wydanie 21 marca, to o tym wiedzieliśmy, aktualizacja 1.9, czyli czekamy na aktualizację. Cena 9,99, aktualnie jest dyskont 10%, tak więc ta cena jest 8,99. Nie wiem, jaka jest cena w złotówkach z racji tego, że ja nie mieszkam w Polsce i u mnie językiem takim od razu jest język angielski ustawiony. O, właśnie, jeżeli chodzi o to, to jest kwestia tych wysłotków buraczanych. Proszę bardzo, jest tutaj napisane, że prasuj i owijaj kiszonkę z kukurydzy. Wysłotki buraczane. Tak, tak zostało to przetłumaczone, natomiast w języku angielskim to też nie są te pocięte. Poczekajcie, bo gdzie się to... A, tu się tłumaczy, tak? To sobie wyłączymy. I tak, zobaczcie. Sugar beet pulp, a nie kuc, czyli te pocięte. I teraz się zastanawiam, no bo znając to, co Giant sobie tutaj odstawia, no to nie oznacza, że będą te wysłotki, po pierwsze, bo być może osoba, która tutaj wprowadzała ten tekst, napisała sobie po prostu wysłotki, ale to nie są wysłotki, tylko te pocięte buraki. Może być taki przykład? No może być. Musiałbym sprawdzić z językiem niemieckim, na przykład porównać to. Jeżeli ktoś zrobi to i zna dobrze język niemiecki, to proszę napiszcie w komentarzu, czy w języku niemieckim to też są wysłotki, czy pocięte ziemniaki, czy tam, przepraszam, buraki. Bo tutaj jest napisane, że to jest pulp, a nie kuc, tak jak to było wcześniej. Tak więc wróćmy sobie właśnie do języka polskiego, bo tutaj w sumie to ładnie też jest opisane. Czerp radość z belowania o kilka kroków dalej, dzięki Govel i tak dalej, i tak dalej. I właśnie prasuj kiszonkę, wysłodki buraczane, mieszankę paszową i nie tylko, dzięki niezawodnym, zaawansowanym technologicznym maszynom typu takim jak Govel LT Master F115, pamiętam dobrze, z Farming Simulator 17. Bardzo fajna maszyna, bardzo fajna maszyna. Wdrażaj stacjonarne i autonomiczne prasoowijarki takie jak G4010Q Profi. Bardzo ciekawe nazwy i tak dalej, no ale to sobie później w gospodarstwie, aby uzyskać wysoką wydajność formowania bel o różnych kształtach i rozmiarach. Dobra. Owijarki rolkowe mocowane do ładowacza czołowego lub trzypunktowego układu zawieszenia w celu transportu, owijania i układania bel za pomocą jednej maszyny. To może być ciekawe. Dodaj zbiorniki na dodatek do kiszonki w swoich prasach, do swoich pras owijających, aby wytwarzać bele o jeszcze większej, wyższej jakości niż wcześniej. Teraz także związaniem siatką. Dobra. To jest jakoś tak przetłumaczone. Na stromych warunkach, górzystych, górskich pól uprawnych, użyj obracacza bel. To fajnie są te tłumaczenia, naprawdę są rewelacyjne. Aby upuścić bele, nie trać czasu na bieganie za okrągłymi belami. Dobra, to automatycznie jest tłumaczone, tak więc ja sobie to czytam od razu. Bezpiecznie przenoś i przechowuj bele dzięki nowym chwytakom do bel i widłom do bel, dzięki czemu zawsze będziesz mieć wystarczającą ilość TMR i innych
zasobów w magazynie. Tak więc jeszcze się tutaj wrócimy do tych wysłodków buraczanych. No może być taka sytuacja, że będzie i fajnie, że będzie, ale tak jak powiedziałem, może to będzie naprawione, ale tylko dla tych, którzy będą mieli właśnie ten dodatek. Nie zdziwiłbym się, gdyby Giant coś takiego odwalił. Ale z drugiej strony nie zdziwiłbym się, gdyby w podstawce było to po prostu. Też, że będzie wreszcie, będą wysłodki. To wtedy też bym się nie zdziwił, że może być na dwoje babka wróżyła, że się tak wyrażę. Tak więc tutaj dla innych osób, które władają biegle innymi językami, to prosiłbym tutaj sobie wybrać te, nie wiem, czy tutaj wersja językowa niemiecka jest? No na pewno jest, szwajcarska, ale to w języku angielskim jest znowu. Mi tu przetłumaczyło na język polski, dobra, to sobie zmienię. Aha, bo to automatycznie tłumaczy na... Dobra. Nie wiem, teraz tego nie będę robił, jeżeli ktoś zna dobrze języki obce, to niech sprawdzi, czy tam jest kuc, czy pocięte, czy jest... Bo to jest dosyć ciekawe. Dobra, przejdźmy sobie tutaj do tych maszyn. No niestety nie ma tutaj dużo detali, oprócz tego, że co to jest za maszyna, jak się nazywa, jaka to jest kategoria, tak, że tu jest prasa i w detalach to tylko 120 koni i to wszystko. Nawet nie ma napisanych, jakiej średnicy będą tutaj bele. No i tutaj, a w sumie to są bardzo istotne rzeczy. Chciałem przypomnieć Giantowi, że Farming Simulator 22 macie taki fajny feature, jak różne średnice bel. I należałoby w opisie, w detalach napisać, jaka dana maszyna będzie, jaką miała średnicę. Wypadałoby, ponieważ... Jeżeli chodzi o to, no to tutaj wiemy, że te dwie prasy się różnią, ponieważ tu jest prasa i ona owija. Natomiast tutaj mamy dwie takie prasy owijające stacjonarne. No i tutaj, jak sobie popatrzymy, wizualnie one się delikatnie różnią. Delikatnie różnią. Możecie sobie... One się różnią. Troszeczkę się na tych miniaturkach się różnią. Tutaj widzę chyba ta komora, inny sposób mocowania. To jest taka komora, wiecie, do której się wysypuje te wszystkie rzeczy, które będą przerabiane tutaj i tak dalej. No tak więc w opisie to tylko nazwą się tutaj różni. Jeżeli chodzi o moc 120 koni, to też 120 koni, 20 tysięcy litrów, czyli ten kosz zasypowy, taką pojemność ma. I teraz weź sobie tłumacz, co tutaj, jaka będzie różnica. Z tego, co ja sobie przejrzałem na stronach producenta, chodzi o to, że te belki mają trochę inną średnicę. Chodzi o to, że tutaj będą większe belki produkowane, o większej średnicy. Natomiast ten stary LT Master F115, którego dobrze znam jako modyfikacja, ona produkuje mniejsze po prostu belki. No i tyle. No ale tutaj w szczegółach, jak to chce się zagłębić, jakie tu będą różnice, to oprócz tego, że to się inaczej nazywa, troszeczkę może inaczej wygląda, ale to dla spostrzegawczych. Poza tym, no to Giants za bardzo dużo, zbyt dużo informacji nam tutaj nie udzielił, tak? Dobra, przechodzimy do trzeciej kategorii maszyn, jakie tutaj będą, czyli owijarki. No i tu mamy trzy owijarki. Właśnie ta G1015 jest to owijarka, do którą będziemy mogli doładowacza jakiegoś kołowego przyczepić i ustawiać nim również. Oprócz tego, że owijemy, chyba, to też będziemy mogli ustawiać. Tak mi się wydaje, tak? Tak więc to będzie dosyć, to jest spoko rozwiązanie. Mi się wydaje, że całkiem spoko rozwiązanie. No i tutaj mamy owijarki. W tym przypadku wydaje mi się, że to jest owijarka G5020. Jest to po prostu owijarka do belek okrągłych. Takie mam wrażenie. A tutaj jest taka uniwersalna, że do kostek też. Tak mi się wydaje. Od tej wielkością się różnią, tak więc spoko. No i mamy tutaj dwa chwytaki. No i to tyle. Czyli można powiedzieć, że jest mało, bo jest 9 maszyn za 10 euro. Ale jeżeli te feature'y dochodzą, to już jest troszeczkę ciekawiej. Ale czy to będzie? To nie mam pojęcia. Na razie, no gdyby było to w sumie fajnie. No, oczywiście można używać modyfikacji typu Maze Plus i tam mamy na przykład wysłodki, no ale wtedy trzeba przerabiać mapy, żeby te wysłodki były. Znaczy nie tyle nawet mapy, co po prostu budynki odpowiednie musimy przerabiać jako modyfikacje, które będą jak gdyby kompatybilne z Maze Plus. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby w podstawce było to już po prostu. No i w sumie to nie jest to jakaś wielkie osiągnięcie, ale Giant za takie malutkie rzeczy, które są w sumie fajne,
no każe sobie płacić. No i podejrzewam, tak jak od samego początku podejrzewałem, że to jest błąd w tej grze zaprogramowany. Ponieważ no Giants jak gdyby wiedział, że w przyszłości, jeżeli to wyprostuje, no to trzeba będzie za to zapłacić. Obym się mylił i że będzie to po prostu naprawione w podstawce, że wszyscy będą mieli te wysłodki i że te wysłodki w ogóle będą. Bo to też nie jest do końca. Dobra, miało być krótko, ale tutaj właśnie jak zacząłem sobie nagrywać, to jakieś dziwne rzeczy zauważyłem. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Tyle, jeżeli chodzi o dodatek, nowy dodatek do Farming Simulator 22, który się nazywa GoVail Pack. I premiera tego dodatku planowana jest na 21 marca. Tyle w temacie. Pozdrawiam.